witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę wcześniejszej porze nagrywam, więc też energia trochę inna. Tylko usiadłem, to Kacper zaczął tu swoje przedstawienie robić. Tak, Kacperku. Michałek robi swoje przedstawienie. Pogoda prześliczna. Wychodzić z domu nie można. Co poradzić? Zastanawiam się, od czego zacząć. Myślę, że od tego, jak zostałem skomentowany zaraz, gdzie to jest? O! Ciekawa obserwacja. Gdzieś pewnie się z nią zgadzam, bo między innymi to jest częścią procesu. Więc niech wypływa. To jest akurat chyba po którymś vlogu z numerem 4.1 albo 4.2. Jesteś smutny jak mały chłopiec, który tęskni za czułością i bezwarunkową akceptacją, nawet jeśli jest małą gadułą. No. Drugi komentarz, jaki dostałem po piątce, to, że że jestem ślamazarny w tym, co robię. Akurat ostatnio tak patrzyłem na moje nagranie, jak tańczy, nie wiem, ja siebie odbieram strasznie ślamazarnie, jak widzę siebie tańczącego. Ale to może być tylko mój odbiór, moje oczekiwania wobec siebie. Ale taki jestem. Czy jestem ślamazarny? No akurat piątka była nagrywana około 23 po całym dniu, gdzie już energii brakowało, ale z racji, że te nagrania robię dla siebie, a inni, jeżeli mają z tego skorzystać, to skorzystają, to chciałem to nagrać, żeby po prostu dobrze spać. Zrobić output przed snem. Wygadać pewne rzeczy, bo dzięki temu lepiej spałem. I tak faktycznie było. Znaczy wtedy też było założenie, że będę lepiej spał, a później się okazało, że tak faktycznie było, więc teraz mam, zjadłem śniadanie, wietrzysko na zewnątrz. Przy tym, co się teraz dzieje, w tym całym zamknięciu, jakby ktoś oglądał, to jest 25 marca 2020, lockdown, izolacja, wychodzenie tylko w najważniejszych sprawach. No jak tak słyszę ten wiatr, to w głowie mi grają skorpionsi, Wind of Change. No. Warto posłuchać. Dawniej to było w radiach wałkowane. Teraz nawet nie wiem, bo radia nie słucham. Tworzę swoje radio. Ale tak. Ślamazarność wygląda też oczami z innego powodu.
Kto mnie dobrze zna, to wie. Kto mniej, no to się dowie. Choć chyba już o tym wspominałem. Jestem osobą reaktywną, to akurat dużo mi human design dało do odpowiedzi. Ale to też obserwacja siebie, że ja zupełnie inną energią działam w momencie, kiedy jestem wśród ludzi. Tutaj jestem totalnie solo. I to jest, można powiedzieć, to co w ten sposób obserwujecie, to jest mój naturalny stan. Zresztą wystarczy wrócić do spotkań tresury, które też są na tym kanale, wcześniejsze. Czy rozmowy z Patrycją, czy nawet solówki, ale w obecności ludzi, to jak wchodzi jakaś interakcja, jak wchodzi reakcja, praca z energią drugiej osoby, rozmówcy, to zupełnie inaczej funkcjonuje, tak jakby dr Jekyll i Mr. Hyde. Dawniej sobie to zarzucałem, a później zaobserwowałem, ale ja tak mam, ja tak działam. Jakby znalazłem potwierdzenie w Human Design. Może przez to jestem w stanie też tak, robiąc rozmowy indywidualne, wczuć się w drugą osobę, ponieważ ta osoba ma dużo przestrzeni, żeby we mnie zaistnieć. Tak to określę. Chodź, Kacper. No chodź. No. Dużo przestrzeni, żeby zaistnieć, i przez to ta rozmowa właśnie polega na rozmowie ze sobą, na odnalezieniu siebie i rozmowie ze sobą. Teraz nie ma za bardzo opcji mieć rozmówcy, tak żeby mieć ten kontrapunkt. Kontrpotencjał energetyczny, to jadę jak potrafię. W sumie to powinienem zacząć tą serię vlogów od tego, no, przynajmniej od dwójki, jak to w ogóle mnie pchnęło do tego, żeby zacząć. Już pomijam tą sytuację zagrożenia epidemiologicznego, że się stworzyły okoliczności, ale pierwszym takim sygnałem to tutaj wkleję tego mema. Czy mema, obrazek, gdzie to jest? Rano wstaję, pierwsze co widzę, taki obrazek. Wielkość widowni nie ma znaczenia, rób swoje i rób to z serca. Tego samego dnia Oleg na tresurę wrzucił film. Powiedz, jak to zrobisz. Podlinkuję go w opisie. Polecam. Bardzo fajne. Też dał mi kopa. Też. Coś siedzi. Mydełko złapane. Właśnie, powiedz, jak to zrobisz. I mi łzy w oczach stają. Jak sobie pomyślałem właśnie, jak ja opowiadałem jako dziecko, jak coś zrobię. I pustka. Nawet nie przypominam sobie krytyki, po prostu pustka. Nie wiem, czy byłem jakoś ignorowany, czy z tym wszystkim, czy może niezrozumiany i ignorowany z tego powodu, że było niezrozumienie. Ale w pamięci, w umyśle pustka. A takie hasło. No to właśnie opowiadam, jak zrobię. No. To jest właśnie proces. Coś, co też się przewijało dużo w tresurze Matrixa. Zaufaj procesowi, temu, co się dzieje. Czyli też odczarowywanie różnych traum i braku poczucia bezpieczeństwa. Zaufaj, że jest, jak ma być. Też jeśli chodzi o nagrywanie filmów, opowiadanie, to też mi zajęło trochę czasu, żeby zaufać sobie, że to, co w tym momencie robię, jest takie, jak ma w tym momencie być.
I to jest etap procesu. I właśnie takie ma być, jak jest. Kolejna sprawa, no to też się odwołam jeszcze do Human Design, profil męczennika. Męczennik heretyk. A domeną męczennika jest życie metodą prób i błędów. Więc między innymi w tej chwili popełniam moje błędy. A lepiej je popełnić na początku. To jest lekcja, której się nauczyłem przez ostatnie 2 lata. Lepiej te jak najwięcej błędów popełnić na początku. Bo z tego płynie doświadczenie i mądrość. Dlatego po prostu się tym bawię. Dlatego po prostu się tym bawię, popełniam sobie te błędy i wnioski same płyną. Ja nie siedzę, nie szukam tych błędów. Ja po prostu robię, co mam robić, jak czuję, a reszta się sama układa. Też mi dzisiaj, przygotowując śniadanie, przyszło do głowy. Tak akurat się wywiązała na jednej grupie. Rozmowa wczoraj akurat wyszło, także musiałem iść na pocztę wysłać list, ponieważ była sprawa z NFZ-em, której się nie dało załatwić elektronicznie. Więc trzeba było zapakować to, wrócić spod oddziału do domu, zapakować to w kopertę, iść na pocztę, wystać się pół godziny w kolejce, gdzie wpuszczają po jedną, dwie osoby, tyle ile okienek jest otwartych, tyle osób wpuszczają do środka. I właśnie też były komentarze, że dokładnie to samo. Widzieli, że po prostu emeryci w kolejkach czekają niesamowitych. Tylko, że starsze, samotne osoby, które normalnie pójdą sobie gdzieś, pogadają, mają ten swój tryb, nie wysiedzą w domu. Dla nich to jest masakryczny psychicznie czas. Do tego przypuszczam, że większość z nich stoi po to, żeby rachunki opłacić. Starsze pokolenie ciężko znosi niezapłacenie czegoś w terminie. Nawet w tej chwili idą ryzykując życiem. Można to tak określić. No nie jest to aż tak zjadliwy wirus, no ale gdzieś tam się mogą zarazić. I nawet jeżeli to by były jednostkowe przypadki, to jest ryzykowanie życiem. Widzisz, nie mają kogo poprosić, nie mają wersji online, żeby zapłacić przelewem przez internet. Możliwe, że w ogóle nawet internetu nie mają. Więc idą, tu ptają, stoją w tych kolejkach. Przyczyn może być wiele i to wiele jednocześnie, ale właśnie przypuszczam, że to są osoby, które biorą emeryturę do ręki, chodzą rytualnie na pocztę zapłacić, a poza tym po prostu nawet nie rozmawiając potrzebują poprzebywać z ludźmi. Też jest takie zjawisko, że ludzie chodzą do lekarzy tylko po to, żeby po prostu poopowiadać, pogadać. Ja to często, jeszcze pracując jako konsultant u operatora komórkowego, czasem ludzie przychodzili z pierdołą jako pretekstem do tego, żeby po prostu pogadać o swoich skorzeniach, o swoich sytuacjach. Też do lekarzy też, zresztą to już jest naukowo przebadane. Naukowo albo naukowo, nieważne. Ale że nawet posiedzieć w poczekalni, pogadać z ludźmi, gdzie siedzieć w poczekalni z ludźmi chorymi, to też jest wariactwo troszeczkę, ale potrzeba jest silniejsza, bo widmo tych strasznych konsekwencji, które gdzieś te osoby noszą w sobie, pcha je do tego, żeby działać. Był film Sala Samobójców, teraz region, kraj, świat samobójców. Przed chwilą jeszcze, zanim zacząłem nagrywać, też przeczytałem artykuł, że organizacje przestępcze w Rio de Janeiro zamykają fawelę, a godzinę policyjną wprowadzają od 20. Rząd sobie nie radzi, to grupy przestępcze przejmują władzę i organizację. Kosmos. A właśnie tak jak myślałem o tym, bo właśnie tam komentarz, że samobójcy, że idą na pocztę, czy coś tam. Może. W sumie mi się też przewinęło. Też może o tym poopowiadam. Mi przez dobrych naście lat towarzyszyły myśli samobójcze. Jak widać, nieskuteczne. Nieskuteczne przekonywanie miały. No tak, jak sobie teraz patrzę, to jeszcze gdzieś tam jakieś resztki siedzą. Blisko kręgosłupa. Po prawej stronie, w odcinku szyjnym. Trudny temat. U mnie ostatnio właśnie to przerobiłem, to dużo odpuściło. Ale
Pierwsze się pojawiły myśli samobójcze w okresie dojrzewania. Byłem nastolatkiem, 16, 17, 18 lat, szkoła średnia. Pęd do płci przeciwnej, gdzie przy mojej nadwadze, niskiej samoocenie, samoocenie, samowycenie, też nagram film, bo też jest temat do poruszenia, ale metoda prób i błędów. Wtedy tego nie wiedziałem, wtedy nawet nie próbowałem, po prostu od razu oczekiwałem od siebie, zresztą można powiedzieć tak, jak mój tato ode mnie oczekiwał, że wszystko zrobię na tip-top od razu. Głównie się to odnosiło do sprzątania mieszkania. I od razu miałem wytykane, gdzie coś źle zrobiłem. Praktycznie nie było pochwał w tym względzie. Później to siadło. Później było oczekiwanie wobec siebie, że muszę wszystko od razu perfekt zrobić, bo jak nie zrobię perfekt, to się świat zawali. To doprowadziło do mojej totalnej niemocy w działaniu. Więc w efekcie to dawało brak efektów. A brak efektów powodował, że samoocena jechała jeszcze bardziej w dół. To już akurat w Pratchettie jest fajnie opisane, w cyklu o wiedźmach właśnie, że wiedźmy się musiały odwiedzać, w ogóle działały trójkami, ale musiały się odwiedzać raz na jakiś czas, żeby jak ktoś za długo przebywa sam, to się zaczyna chichot, a to prowadzi do tragicznych sytuacji. Ale fakt, jak ktoś przebywa za długo sam i zaczyna sam ze sobą rozmawiać, to nie ma punktu odniesienia, nie ma takich innych potencjałów, innych perspektyw, rozmawiając z ludźmi, to potrafi się zapędzić w straszne tarapaty psychiczne. Wiem coś na ten temat. No, cięcie wykorzystałem na to, żeby sobie herbatę zrobić. Żeby się czegoś ciepłego napić. No. Te tarapaty były związane psychiczne u mnie z pogardą do siebie. Ja się definiowałem poprzez posiadanie fajnych rzeczy. Zaczęło się od tego, że inni mieli fajniejsze zabawki. Jeszcze u samego źródła to też chodziło o rodziców. Inni mieli mamy, przynajmniej w większości dłużej, ale ja zacząłem na tej większości się skupiać. Też jakby mieli rodziców, bo mój tato był bardzo zajęty i niewiele go było w moim życiu. Więc po prostu u innych widziałem to, czego ja nie miałem. Przy moim zakleszczeniu. Niech się to nazwie zakleszczenie. Niektóre rzeczy do tej pory się działy. W każdym razie największe właśnie epizody pogardy do siebie i w związku z tą pogardą jakby ukaranie się samobójstwem było związane z pieniędzmi, z sytuacją materialną. Wszelkie jakieś takie mocne tąpnięcia. Znaczy z jednej strony się wiązały właśnie związkowo. Ten brak matki dużo. Brak matki. Mamy. Matka jakoś tak za twardo w tym wszystkim dla mnie brzmi. Matka, ojciec tak formalnie, oficjalnie. Jednak wolę mama, tata. I jakieś wszelkie niepowodzenia finansowe, trudności finansowe jakby były raz, że rezultatem tego wszystkiego, a właśnie takie sytuacje prowadziły do tego, że w ramach ekstremalnej pogardy do siebie po prostu lepiej, żeby taka osoba zniknęła z tego świata. Przecież ktoś tak okropny, wstrętny i beznadziejny nie powinien żyć, funkcjonować i odbierać innym zasobów do życia. No, tak to wyglądało. Między innymi właśnie pracując z ciałem, z układem nerwowym. Oj, tą sesję to zapamiętam do końca życia.
Był taki czas, gdzie się po prostu zaszyłem w łóżku i po prostu pracowałem z takimi rzeczami. To pamiętam, zajęło ponad 5 godzin. A stwierdziłem, wyczyszczę to do zera. Czasem mi się to kojarzy z takim borowaniem zęba przed plombą. Wyczyścić. Nie może ani odrobinka zostać. Od tamtego czasu faktycznie się poprawiło. Jeszcze ostatnio, jakieś 2 tygodnie temu, trafiłem jeszcze jeden temat, a mianowicie to, jak się powiązało. Ja się też pracując przy pomocy terapii MDR, to fajnie pewne rzeczy wychodzą. Ale właśnie, że w skali od 0 do 10, to 10 na 10 miałem powiązanie mojego samopoczucia z moją sytuacją finansową. Ale w tej kolejności, że najpierw sytuacja finansowa, a potem samopoczucie. Gdzie patrząc z punktu widzenia świadomego, powinno być na odwrót. Okej, praktycznie niezależnie od wszystkiego powinien się dobrze czuć, a w momencie, kiedy sytuacja finansowa się poprawi, wtedy to samopoczucie po prostu powinno tylko lecieć do góry. No i tak to przestawiłem. I chyba skutecznie, bo na tą chwilę, na którą nagrywam film, to pracy nie ma, zarobku nie ma, jeszcze jakieś tam pieniądze zaległe będą powypłacane, poprzelewane, ale to jest za mało, żeby regulować płatności. Może się jakieś właśnie rozmowy indywidualne trafią, choć może być tak, że będą po prostu rekreacyjne, bo dużo osób jest teraz w trudnej sytuacji i mogą potrzebować pomocy, a nie mieć możliwości w tej chwili zapłacić. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, a nie ma w tej chwili pieniędzy, no to też jest taka możliwość. Trochę udało mi się właśnie uzyskać wsparcia, między innymi właśnie dzięki temu kanałowi. Udało się popłacić parę rzeczy, no ale to tylko część. Przez lata się zajechałem finansowo i mając takie powiązanie właśnie, że jakby sytuacja materialna, finansowa przekładająca się na samopoczucie, to im bardziej ta właśnie sytuacja tak jakby przytłaczała, to tym bardziej rosły na sile takie myśli, żeby się usunąć z tego świata, wylogować z tego życia. Game over, zapieprzyłem. Największe tąpnięcie było 1,5 roku temu? Tak. Jak po 2 latach prowadzenia działalności nie byłem w stanie płacić wysokiego ZUS-u. Tylko po prostu przestałem płacić. Się przyznam, ja od 1,5 roku mam działalność, ale nie płacę ZUS-u. Ponieważ no, działalność mi umożliwiała do tej całej sytuacji epidemiologicznej przeżycie, funkcjonowanie. Stwierdziłem, ok, potraktuję to jako gorszy czas i wierzę, że za jakiś czas tak wyjdę na prostą, że po prostu to pospłacam wszystko. Na razie jeszcze ten czas nie nastał, ale pracuję nad tym. Głównie się to opierało na tym, że zleceniodawcy po prostu chcą faktury. Nie chcą się bawić w umowy, rozliczania, później tego wszystkiego, najprościej. Masz możliwość faktury? Super, no to możemy współpracować. No i no tak to się ciągnie. Ale to też powodowało, że uczestnicy moich zajęć mogą to potwierdzić, bo nieraz mieli do czynienia właśnie z tym, jak prowadziłem zajęcia, po prostu mając takiego doła, że musiała straszna energia ode mnie bić. To była ta ciemna dolina. Konfrontacja z największym, najgorszym swoim cieniem. Z tą swoją ciemną stroną. Ale na szczęście udało się przez to przejść i bez większych strat. Także taka jest część mojego życiorysu. Taka jest część mnie. I nawet właśnie ta sytuacja,
która jest teraz, gdzie praktycznie nie ma zarobku. Trzeba prosić o pomoc, a też nie za bardzo jest kogo prosić, tak, z tych, którzy mi przychodzą do głowy. No i tak to wygląda, w skrócie przejściem przez moją najciemniejszą dolinę samego siebie. Myślałem, żeby to w szczegółach opisać, ale to by za długa historia wyszła. Kto ma wiedzieć, ten wie. Mam to powiedzieć na vlogu, to powiem. Też dzisiaj dostałem komentarz, czy bym sobie nie porobił pewnych notatek i na przykład, żeby sobie jakiś scenariusz, skrypt napisać, według którego bym nagrywał filmy. Z czasem pewnie tak będzie. Na razie leci, żeby powiedzieć, na spontanie, na żywca, tak jak to idzie ze środka. Ponieważ czuję, że jak to zacznę korygować, to się coś spieprzy. To samo wyjdzie. Też właśnie ciekawe w ogóle podsumowanie i tym zakończę film. To też tutaj wrzucę. U znajomej to znalazłem na tablicy wczoraj. Czasami trzeba robić nic, żeby stało się naprawdę coś. Myślę, że to powinno być hasło przewodnie. To powinno być hasło przewodnie tego czasu, który jest teraz. Ponieważ właśnie w pracy z układem nerwowym, z neuroświadomością trzeba zacząć robić nic, żeby coś zaczęło się dziać. Jeszcze takie postscriptum dogram, pasujące do tematyki tego filmu. A mianowicie właśnie w pewnym momencie chyba Olek wrzucił na Sittingera, właśnie gdzieś było jakieś graffiti odnośnie metody samobójczej w życiu. Spokojnie, Kacper. Metody samobójczej, gdzie w pewnym momencie zacząłem stosować, czyli robić wszystko to, czego się bałem. Co mi się kojarzyło, że jeżeli to zrobię, to będzie końcem świata. Ale chyba czasem każdy ma, że przecież jak ja to zrobię, to przecież to jest czyste samobójstwo. A okazuje się, że właśnie to umysł... Czekaj, Kacperku, bo się zahaczyłeś. A później się okazuje, że to po prostu umysł się boi, umysł to ubiera w drastyczne metody, w drastyczny język, który działa na posiadacza tego mózgu, więc używa też stwierdzeń i pojęć najmocniejszych, najsilniejszych w przekazie, żeby uchronić tą osobę przed ewentualnymi porażkami. Porażki są straszne, błędy są straszne. Błędy są straszne. No nie są. Pod warunkiem, że się ma do nich odpowiednie nastawienie. Więc nawet to nagrywanie filmu w tej chwili to jest właśnie moja droga samobójcy. Czyli robienie czegoś nawet w niewłaściwy sposób. Nawet w niewłaściwy sposób z pewnego punktu widzenia. Bo jest też punkt widzenia, który uzna to za właściwy. I to jest cały klucz. Klucz do działania siedzi w percepcji, w zauważaniu siebie, w podejściu. W sumie moja cała przygoda zaczynała się od różnych książek motywacyjnych, rozwojowych, takie rzeczy. Tylko że później dopiero tresura mi to uzupełniła z drugiej strony. To całe pozytywne myślenie, afirmacje i tak dalej, jednak wcześniej dobrze, żeby były poprzedzone poznaniu tej ciemnej strony. Tego negatywnego myślenia. Poznanie źródła tego negatywnego myślenia, ponieważ ono potrafi naprawdę wpłynąć na wszystko. To jak łyżka dziegciu w beczce miodu. Będzie po prostu psuła wszystko. Albo to tak jakby na przykład, nie wiem, z odpływu kanalizacyjnego cały czas śmierdziało w całym domu. Z powodu jednej kratki w podłodze. Bo coś tam jest i udawanie, że tego nie ma, można się na to znieczulić, można przestać na to zwracać uwagę, ale to cały czas będzie powodowało dyskomfort. A ten dyskomfort gdzieś ostatecznie wyjdzie w działaniu. Teraz już koniec. Do następnego razu.